Witamy w Chicagowskim Kwadransie. W dzisiejszym programie ekskluzywny wywiad z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Naszym gościem jest jego ekscelencja Robert Kupiecki, Sergiusz Grzebski. Witam i zapraszam. Oto Chicagowski Kwadrans. Gościem telewizji Pol Vision jest ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, jego ekscelencja Robert Kupiecki. Witamy serdecznie, panie ambasadorze. Witam pana, witam państwa. I rozpoczynamy od pytania, które stanowić będzie taką kanwę naszej dzisiejszej rozmowy, a więc jakie są najważniejsze cele i zadania polskiej polityki zagranicznej względem Stanów Zjednoczonych i jaką rolę w tych zadaniach może odgrywać amerykańska chicagowska Polonia? Historycznie rzecz ujmując, stosunki polsko-amerykańskie układają się bardzo dobrze, a od wielu lat Polska i Stany Zjednoczone łączy sojusz. Nie tylko sojusz wartości, nie tylko sojusz celów, jeśli idzie o politykę zagraniczną, ale także sojusz polityczno-wojskowy, formalny, wyrażony choćby wspólnym członkostwem w NATO. W ostatnich latach tak nam się ułożyły stosunki polsko-amerykańskie, że możemy dzisiaj mówić o trzech bardzo wyraźnych segmentach czy obszarach, priorytetach. Tych stosunków. Układają się one w te trzy obszary, o których wspomniałem. Obszar polityczno-wojskowy. I tu wchodzą w grę zarówno nasze wspólne cele w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, udział w operacjach wspólnych, niedawna operacja iracka, obecnie wspólnie realizowana operacja w ramach NATO w Afganistanie, ale także dwustronna współpraca wojskowa, wyrażająca się współpracą sił specjalnych, rodzajów sił zbrojnych, a także zapowiedzianą przez prezydenta Obamę i prezydenta Komorowskiego w ostatnim czasie, obecnością wkrótce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jednostki sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Nie zapominajmy także o tym, że w perspektywie roku 2018 zgodnie z amerykańskimi planami w Polsce funkcjonować ma w ramach trzeciej fazy programu tarczy antyrakietowej element tego systemu. To pierwszy obszar naszych relacji. Drugi, bardzo wyraźnie postępujący w ostatnich latach, to segment gospodarczy, związany przede wszystkim z energetyką. Perspektywa wydobycia gazu łupkowego w Polsce, która może zmienić sferę bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej, ale także bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie. Perspektywa budowy elektrowni jądrowych w Polsce, gdzie Polska poszukuje partnera, który zaoferuje najlepsze technologie, najlepsze warunki współpracy, z całą pewnością wyznacza tutaj kierunek. Ale informacje z kilku ostatnich dni, gdzie oficjalne amerykańskie dane gospodarcze pokazują wzrost obrotów gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi w stosunku do roku ubiegłego o 45%. I co ciekawe, jest to drugi kolejny rok, gdzie w tym bilansie gospodarczym Polska ma nadwyżkę. Za 6 miesięcy około $500 milionów przewagi towarów sprzedawanych przez Polskę do Stanów Zjednoczonych w stosunku do tych, które kupujemy. Ale kiedy mówimy o stosunkach gospodarczych, to jest kwestia również współpracy energetycznej w obszarze czystych technologii. To są priorytety gospodarki innowacyjnej. Przypomnę, że wynikiem wizyty prezydenta Obamy w Polsce są ustalenia dotyczące szczytu gospodarczego, który powinien odbyć się na początku przyszłego roku, a także powołania wspólnego funduszu innowacyjności, gdzie na zasadzie partnerstwa podmioty z Polski i ze Stanów Zjednoczonych będą współpracowały w sferze nowych technologii, w sferze, tak powiem, popychającej polską gospodarkę badania i rozwój na nowe tory. I wreszcie trzeci segment, który, tak powiem, wpisuje się w priorytety w relacjach polsko-amerykańskich, wiąże się z czymś, co naukowo nazywa się miękkim bezpieczeństwem. Demokratyzacja, rozwój, pomoc rozwojowa. Jeśli mówimy o tych obszarach, no to przede wszystkim mamy na myśli nasze wschodnie sąsiedztwo. Białoruś, Ukraina, Mołdowa, gdzie po pierwsze bardzo intensywnie współpracujemy nie tylko z państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, ale chcemy więcej obecności amerykańskiej, wyrażającej się pomocą w ramach demokratyzacji, współpracą, know-how czy finansowaniem pewnych wspólnych projektów. Ale dla Polski demokratyzacja oraz pomoc rozwojowa to także udział w projektach w Afryce Północnej, gdzie przede wszystkim bardzo mocno zaznaczamy swoją obecność w Tunezji, w ramach również wspólnych projektów realizowanych w ramach Unii Europejskiej. I last but not least, jeśli wolno powiedzieć, Polska w ciągu najbliższych 6 miesięcy, od lipca do końca tego roku, sprawuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. I ta rola jako koordynatora pewnych projektów,
państwa sprzyjającego budowaniu konsensu, budowaniu porozumienia, wspólnej polityki w ramach Unii, również, tak powiem, podnosi naszą obecność, podnosi naszą widzialność w Stanach Zjednoczonych. Tak bym, może w trochę przydługim wykładzie, wyłożyłbym trzy priorytetowe obszary, inaczej, w które wpisują się również zadania ambasady, wpisują się zadania polskiej dyplomacji tu w Stanach Zjednoczonych. Jednak najważniejszym dla milionów Polaków żyjących w Stanach, jak i w Polsce, tematem są wizy. Sprawa programu Visa Waiver i włączenia Polski do tego programu. Na jakim etapie znajdują się obecnie rozmowy? Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że nie będziemy prosić się o te wizy, co również potwierdził minister Radosław Sikorski. Czy ta taktyka sprawdza się i kiedy w końcu możemy oczekiwać zniesienia wiz dla obywateli Polski? Proszę Państwa, powiedzmy sobie wprost, nie ma żadnego powodu, dla którego Stany Zjednoczone utrzymują wizy wobec obywateli polskich. Jeżeli słyszymy, że ograniczenia wizowe wiążą się z kwestiami bezpieczeństwa narodowego, powiem, że nie ma zagrożeń ze strony Polski i Polaków dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Jeśli słyszymy o presji migracyjnej i ochronie rynku pracy, powiem, nie ma presji migracyjnej i zagrożeń dla amerykańskiego rynku pracy ze strony Polaków. Dziś Polak zainteresowany podróżami, czy pracą, czy studiami za granicą, z powodzeniem może to czynić w sposób legalny, z pełnym zabezpieczeniem socjalnym w krajach Unii Europejskiej. Wszystkie statystyki, jakimi dysponujemy, pokazują, że wielu ludzi przedsiębiorczych, którzy przez wiele lat mieszkali, pracowali w Ameryce, przenoszą swoje biznesy, przenoszą swoje operacje, przenoszą swoje życie do Polski. Więcej osób dzisiaj wyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych niż przyjeżdża do Ameryki. Także amerykańskim kongresmenom, amerykańskiej administracji mówimy, czas zmienić tę sytuację. W grudniu ubiegłego roku, prezydent Komorowski w czasie swojej wizyty w Waszyngtonie usłyszał od prezydenta Baracka Obamy, że ten do końca swojej prezydentury chciałby doprowadzić do zniesienia wiz dla Polaków. Powtórzył to prezydent Obama w maju tego roku, składając wizytę w Polsce, i była to nie tylko deklaracja, ale był to również gest wsparty poparciem funkcjonującej obecnie w Kongresie inicjatywy, między innymi, tak powiem, powołanej do życia za sprawą, czy projektu legislacyjnego, powołanej za sprawą parlamentarzystów ze stanu Illinois, senatora Marka Kirka i kongresmena Mike'a Quigley oraz senator Barbary Mikulski ze stanu Maryland, która ma doprowadzić do przygotowania nowej ustawy zmieniającej na korzyść Polski, tak powiem, kryteria przystąpienia do programu Visa Waiver Program. Wiemy, że proces komunikacji administracji z kongresem się, tak powiem, postępuje. Spodziewamy się dalszego postępu tych prac jesienią tego roku i w oczywisty sposób jesteśmy zainteresowani, by sprawa ta, która dzisiaj, powiedzmy sobie też jasno, jest ostatnią poważną, irytującą kwestią w stosunkach polsko-amerykańskich, wreszcie się zamknęła. Męczy to Polskę, męczy to Stany Zjednoczone i w gruncie rzeczy, mam takie głębokie wrażenie, przynosi straty Stanom Zjednoczonym, spowalniając ruch turystyczny, osłabiając wymianę, jeśli idzie o, tak powiem, współpracę gospodarczą, czy utrudniając choćby polskiej młodzieży studiowanie w Stanach Zjednoczonych, czy zwiedzanie Stanów Zjednoczonych. Polska jest krajem przeżywającym swój sukces gospodarczy. Coraz więcej osób jest zainteresowanych, tak powiem, odwiedzaniem innych krajów i chętnie zrobiłaby to w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem, że nie musiałaby długich godzin spędzać, płacąc i długich godzin spędzać w kolejce po wizę amerykańską, bez gwarancji oczywiście, że tę wizę otrzyma. Tak pokrótce określiłbym stan spraw, jeśli idzie o sprawę ruchu bezwizowego. Czekamy na ruch. Panie prezydencie, czas zburzyć ten mur. Jednak czy nie obawia się pan, że w obecnym klimacie ekonomicznym, obecnym klimacie politycznym w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest bezwzględne starcie dwóch frakcji, że ta sprawa może się odwlec i zostanie odsunięta na drugi tor? To jest jedna z tych sytuacji, w której Polska może powiedzieć, czekamy na ruch, czekamy na dobre decyzje po stronie amerykańskiej. Leży to w interesie amerykańskim, leży to w interesie naszego kraju, leży to w interesie Polski. Ale też mam wrażenie, że kwestia ruchu bezwizowego dla Polski jest do pewnego stopnia zakładnikiem debaty politycznej, czy zakładnikiem dyskusji o poważniejszych kwestiach, czy kwestiach takich jak reforma imigracyjna, czy sytuacja gospodarcza.
Być może nie jest to priorytet polityczny najwyższej rangi dla amerykańskiej administracji czy dla amerykańskiego kongresu, ale chcę wierzyć, że z punktu widzenia utrzymania amerykańskich sojuszy, rozwoju stosunków z Polską, jest to kwestia ważna, jest to kwestia, która w agendzie legislacyjnej amerykańskiej nie spadnie na niższą półkę. Gaz łupkowy to bardzo popularne obecnie w Polsce stwierdzenie i jest to zapowiedź długotrwałych relacji obydwu krajów. Jednakże w Stanach Zjednoczonych pojawiają się też pogłoski, że jest to technologia niebezpieczna. Czy nie obawia się pan, że tym razem Polska stracić może na takiej umowie biznesowej? Znaczy, nie sądzę, by Polska mogła na tym stracić w końcu. Stany Zjednoczone są krajem, pionierem, jeśli idzie o technologię szczelinowania, wydobycia gazu łupkowego. Są krajem, gdzie gaz łupkowy w bilansie energetycznym czy w bilansie gazowym odgrywa coraz większą rolę. Jeśli opłaca się to w Stanach Zjednoczonych, są podstawy, by sądzić, że będzie się to opłacało również innym krajom. W Polsce jesteśmy oczywiście na innym etapie poszukiwania czy wydobycia gazu łupkowego. Mamy na razie prognozy wskazujące, że Polska jest położona, jeśli wolno użyć takiego kolokwialnego określenia, Polska siedzi czy leży na wielkim rezerwuarze gazu łupkowego. Wiele firm, w tym potężnych firm amerykańskich, poszukuje dzisiaj tego gazu w Polsce. Nie mamy jeszcze rozeznania sytuacji. Oczywiście słyszymy wiele opinii z różnych stron, że tak powiem, gaz łupkowy może nie być tak korzystnym projektem, jak się wydaje, ale też przyznam szczerze, jako że bardzo uważnie śledzę tę sytuację, niewiele do tej pory słyszałem, tak powiem, poważnych argumentów podpierających tę tezę. Oczywiście z jednej strony są to słuszne pytania stawiane przez ekologów, słuszne pytania stawiane przez obywateli, pytania, na które zarówno przemysł, jak i administracja w Polsce i Stanach Zjednoczonych muszą udzielić odpowiedzi i oczywiście takich odpowiedzi udzielają. Są to oczywiście także pytania, czy do pewnego stopnia czarny PR rozwijany przez jakby konkurencję producentów gazu łupkowego. Nic dziwnego w świecie biznesu i z tym również będziemy sobie musieli poradzić. Ale mam wrażenie, że zarówno potencjalne korzyści tak dla wspólnot lokalnych, jak dla państwa, i szerszy geopolityczny kontekst bezpieczeństwa energetycznego wskazują, czy mogą wskazywać na korzyści związane z wydobyciem gazu łupkowego. Z całą pewnością w Polsce jest oczekiwanie, że będzie to ta dziedzina przemysłu, czy ta sfera gospodarki, która przyniesie korzyść Polsce i jej obywatelom. Obecnie to współpraca militarna jest tym najbardziej zauważalnym w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej aspektem współpracy obydwu krajów. Jak ta współpraca układa się ze strony Polski w kontekście tego, że już wkrótce stacjonować będą amerykańskie wojska na terenie naszego kraju? I czy myśli pan, że wyjdzie to na dłuższą metę z korzyścią dla obydwu krajów? Czy jest coś, co amerykańska Polonia może zrobić, żeby tą współpracę jeszcze zacieśnić? Znaczy, Polska jest niezmiennie zainteresowana amerykańską obecnością w europejskich stosunkach bezpieczeństwa. Chcemy Stanów Zjednoczonych w NATO, chcemy obecności Stanów Zjednoczonych w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa, ponieważ uważamy, że ta obecność stabilizuje relacje w Europie. Jesteśmy członkami NATO i Polska i Stany Zjednoczone są członkami NATO i to jest kolejny priorytet w naszych stosunkach. Chcemy, żeby ta organizacja po pierwsze była silna, po drugie wiarygodna, po trzecie w sferze wojskowej zdolna do realizacji gwarancji artykułu 5 dotyczącego kolektywnej obrony, wspólnej obrony na wypadek zagrożenia. Prowadzimy wspólne operacje. Te wszystkie przedsięwzięcia wskazują na potrzeby modernizacyjne. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania rozwoju sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jest wiele możliwości, które przy dobrym zagospodarowaniu i zainteresowaniu po obydwu stronach mogą przynieść korzyści tak Polsce, jak i Stanom Zjednoczonym. Korzyści związane z ćwiczeniami w Polsce dla sił amerykańskich, korzyści związane z modernizacją, nabywaniem nowych umiejętności przez polskie siły zbrojne. Jesteśmy zadowoleni, że kontyngent jednostka sił powietrznych Stanów Zjednoczonych będzie w sposób rotacyjny obecna na terytorium Polski. Przypomnę, że po 12 latach członkostwa w NATO, ponad 20 latach od przemian 1989 roku, jest to pierwsza poważniejsza obecność, w miarę stała obecność amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że to jest dobry kierunek. Nie oczekujemy, że Polska będzie amerykańskim lotniskowcem w Europie, ale oczekujemy dobrej, stabilnej, obustronnie korzystnej współpracy. Nie współpracy symbolicznej, ale współpracy realnej, konkretnej
podnoszącej rzeczywiste zdolności polskich sił zbrojnych, sprzyjającej amerykańskim siłom zbrojnym i podnoszącej nasz wspólny udział do NATO. Jeżeli rzeczywiście o rolę Polonii, wasz głos jest ważny. Jesteście obywatelami Stanów Zjednoczonych. Wasz głos jest ważny, wasz głos wypowiadany wobec waszych lokalnych członków kongresu, wobec gubernatora, wasz głos słyszalny przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, myślę, że wpływa na opinię, wpływa na politykę amerykańską. Bierzcie udział w wyborach amerykańskich. Bierzcie aktywny udział w życiu waszych wspólnot lokalnych. To jest sposób podniesienia widzialności polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych i to jest recepta na sukces. Polska, Polacy mieszkający w Polsce, tego wam życzą i chcą widzieć właśnie taką zjednoczoną, silną, aktywną politycznie, gospodarczo, społecznie Polonię. Tę młodą i tę starszą. I dlatego gości pan dzisiaj w polskim konsulacie, żeby spotkać się z tą młodszą Polonią. Czego oczekuje pan po dzisiejszym spotkaniu? Jak powinna układać się współpraca? Jest wiele aspektów, które nadal wymagają pracy, jak na przykład wymiana edukacyjna. Wiele osób ze Stanów Zjednoczonych wyjechać nie może, a chciałoby w Polsce podjąć studia. I na odwrót, Polacy z miłą chęcią goszczą tutaj w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach. Jakie wskazówki ma pan dla chicagowskiej Polonii na przyszłość? Czego życzy? Nie ośmieliłbym się udzielać wskazówek, ale współpraca, kontakt z Polonią, spotkania z Polonią, w tym przypadku z Polonią, młodą Polonią, jest czymś naturalnym dla polskiego ambasadora odwiedzającego Chicago. W zasadzie trudno sobie wyobrazić, żebym mógł tutaj być, spotykając się z waszymi parlamentarzystami, spotykając się z gubernatorem, spotykając się z burmistrzem Chicago, spotykając się z dużym biznesem amerykańskim i nie spotkać się z młodą Polonią. Przede wszystkim chcę usłyszeć od młodych Polaków czy polskich Amerykanów mieszkających w stanie Illinois, mieszkających w Chicago, prawda, o tym, co ich interesuje, co stanowi ich priorytety w działalności zawodowej, w działalności gospodarczej. Chcę ich zachęcić do aktywności, tak w polskich organizacjach, jak i aktywności politycznej, organizowania się czy udziału w amerykańskim życiu politycznym. Jeśli, tak powiem, pojawi się zainteresowanie podczas naszego spotkania, gotów jestem przedstawić informacje na temat możliwości studiowania w Polsce, odwiedzania Polski, tego wszystkiego, gdzie Polska stoi otworem dla swoich obywateli bądź ludzi urodzonych już w Stanach Zjednoczonych, nie mających polskiego obywatelstwa, a zainteresowanych utrzymaniem związku z polską kulturą, z językiem polskim, czy ze sprawami polskimi na co dzień. Podczas pańskiej wizyty w Chicago spotkał się pan właśnie między innymi z gubernatorem stanu oraz władzami miasta. Jakie spostrzeżenia, czy z tego, co mówią pańscy amerykańscy adwersarze, Polacy dobrze są postrzegani w Chicago, czy stanowią integralną część tego miasta? Zarówno burmistrz Chicago Rahm Emanuel, jak i gubernator Pat Quinn dostrzegają obecność miliona Polaków. Są zainteresowani współpracą. W biurze burmistrza jest specjalna komórka czy grupa osób zajmująca się kontaktami między innymi z Polakami, kontaktami z Polonią. Starałem się przekonywać moich rozmówców do tego, że warto zwrócić uwagę na grupę polską, grupę polonijną tutaj w Chicago. Warto zainwestować swoją uwagę, czas, czy stworzyć możliwości, większe możliwości, tak powiem, udziału w życiu publicznym dla Polaków. Z gubernatorem rozmawialiśmy dzisiaj między innymi o współpracy gospodarczej stanu Illinois z Polską. Tak powiem, obszary wspólnego zainteresowania to między innymi czyste technologie energetyczne. Burmistrz, gubernator Quinn jest znany ze swoich zainteresowań zielonej gospodarki. Tak powiem, wiele możliwości i potrzeb w Polsce występuje w tej dziedzinie. Zachęciłem obu swoich rozmówców do odwiedzania Polski. Pamiętajmy, że Warszawa od 1960 roku jest siostrzanym miastem Chicago, a również pan gubernator wyraził zainteresowanie odwiedzeniem Polski w przyszłym roku. Być może wspomniany przeze mnie szczyt gospodarczy, Fundusz Innowacyjności to te przedsięwzięcia, które pozwolą zdynamizować współpracę, wymianę gospodarczą między Polską a Stanem Illinois. Prezydentura Baracka Obamy to dla milionów i również Polaków rekordowa ilość deportacji. Czy jest coś, co amerykański rząd może zrobić i polski rząd może zrobić względem amerykańskich władz, żeby w jakikolwiek sposób pomóc tym obywatelom Polski, którzy ze Stanów są deportowani? No i jak witani oni będą po powrocie do kraju? To jest rzeczywiście niezwykle trudna sytuacja, ale tutaj jako ambasada zrobić możemy niewiele, ponieważ mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Po pierwsze prawem amerykańskim, po drugie sposobem, w jaki prawo to jest wykonywane, ze sposobem egzekucji prawa. Wszędzie tam, gdzie mamy poczucie, że godność polskich obywateli czy Polaków
jest naruszana. Wszędzie tam, gdzie mamy wrażenie, że standard postępowania nie odpowiada temu, co uznalibyśmy za godziwe, solidne traktowanie, staramy się protestować, staramy się zwracać uwagę władz amerykańskich na niewłaściwe postępowania. I proszę mi wierzyć, że polscy konsulowie w Stanach Zjednoczonych, polski ambasador jest czujny w tych wszystkich kwestiach. Dotyczy to również sposobu traktowania Polaków na granicach amerykańskich. Ale to rzeczywiście to są bardzo różne przypadki, jeśli mówimy o deportacjach czy zachowaniach na granicy. Musimy też pamiętać, że, tak powiem, prawo amerykańskie jest dość bezwzględne dla osób je łamiące. Często działa po wielu, wielu latach w sposób, tak powiem, w sposób automatyczny. Więc są to przypadki bolesne, ale, tak powiem, rząd polski ma stosunkowo niewiele tutaj do zrobienia, ponieważ rzecz dotyczy wewnętrznej, jest wewnętrzną, suwerenną sprawą rządu Stanów Zjednoczonych. Ale powiadam, wszędzie tam, gdzie w naszym poczuciu dzieje się krzywda i gdzie pojawiają się przypadki, o których wiemy, staramy się reagować, staramy się zwracać uwagę, staramy się, jak powiem, informować przede wszystkim zarówno media, informować działaczy związanych czy zajmujących się prawami człowieka, czy też bezpośrednio interweniować wobec władz imigracyjnych w interesie Polaków. Na zakończenie już za chwilę spotka się Pan z przedstawicielami polonijnych organizacji i tą tak zwaną Młodą Polonią, ale już teraz prosimy, jeżeli są jakieś przesłanie, które chciałby Pan naszym telewidzom przesłać z okazji swojej wizyty w Chicago, w tym momencie jest na to odpowiednia pora, także bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić telewidzów za pośrednictwem polskiej telewizji. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich rodaków, nie tylko w stanie Illinois, ale mieszkających w całych Stanach Zjednoczonych, zachęcić do udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w październiku tego roku w Polsce, ale przede wszystkim zachęcić wszystkich Państwa do udziału w amerykańskich wyborach, które odbędą się w listopadzie 2012 roku. Wasz udział, liczny udział w wyborach amerykańskich jest dla wszystkich polityków amerykańskich, dla amerykańskich elit politycznych sygnałem Waszej siły. Sygnałem o tym, że, jak powiem, jesteście zainteresowani, jak powiem, sprawami politycznymi Stanów Zjednoczonych i sygnałem, że, jak powiem, trzeba z Wami w polityce amerykańskiej się liczyć. To jest źródło Waszej siły i źródło naszej dumy w Polsce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za uwagę. Panie ambasadorze, dziękujemy serdecznie za możliwość rozmowy. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, Jego Ekscelencja Robert Kupiecki. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans oczywiście za tydzień. Sergiusz Grzębski. Do zobaczenia.